Jesteśmy tak naprawdę mniej więcej w połowie inwestycji, w połowie tych robót budowlanych. Zakończenie jest planowane na końcówkę pierwszego kwartału. No potem będzie cała legislacja i uruchomienie dokumentów, które pozwolą już otworzyć PROG dla mieszkańców. No szacujemy, że otwarcie nastąpi w drugiej połowie 2023 roku. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje bardzo szeroki wachlarz odpadów. Najbardziej popularne to te, które dowożą mieszkańcy, to odpady zielone, tak zwane biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, ale przywożą też tekstylia, odpady metalowe, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe, papier tektura, opony samochodów osobowych, czy rowerowe, czy skuterowe opony. No, bardzo szeroki wachlarz, jeszcze odpady niebezpieczne też wchodzą w skład tych, które przyjmujemy. Mogą być to przeterminowane leki, termometry tęciowe, pojemniki po olejach samochodowych, jadalnych. No, bardzo szeroki wachlarz, który przyjmuje obecny PROG na ulicy Podmiejskiej. Taki sam zakres będzie też tutaj. Będzie naprawdę taki wyjątkowy, gdyż planujemy w ogóle zbiórkę tutaj do dużych kontenerów, do kontenerów o pojemności ponad 30 metrów sześciennych. Normalnie byłoby to bardzo niekomfortowe i wręcz niemożliwe, by ciężkie odpady wrzucić do takiego kontenera. Dlatego też powstanie tutaj rampa załadowcza, w której sposób wygodny mieszkańcy będą mogli do tych kontenerów zdeponować odpady. No to zaś powoduje, duże kontenery powodują, że po prostu ograniczamy znacząco liczbę kursów i obsługa takiego PROG-u jest łatwiejsza, bezpieczniejsza i bardziej efektywna, to znaczy dużo tańszy jest w obsłudze taki PROG. Udało nam się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to program drugi, Racjonalna Gospodarka Odpadami. I w ramach tego programu uzyskaliśmy dofinansowanie połowy kosztu wybudowania tego PROG-u, czyli połowy z 3 300 000. Dokładnie to jest 1 528 000 dofinansowania. Pozostała część jest również dofinansowania, bo jest to preferencyjna pożyczka. PROG służy temu, by odpady były po pierwsze w odpowiedni sposób posegregowane i w odpowiedni sposób zagospodarowane. To jest w ogóle też, uważam, jedna z tych instalacji, która niewątpliwie wpływa na koszt funkcjonowania całej gospodarki odpadami i obniża ten koszt, co jest ważne, bo część instalacji niestety, jak to mówią, ekologia potrafi kosztować i generalnie zwiększa koszty zagospodarowania odpadów. Niemniej jednak PROG-i na pewno należą do tej grupy instalacji, które powodują optymalizację tych kosztów. W zależności od tego, jaki to jest typ odpadu, to albo trafia na instalację, to może być kompostownia, to może być instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania, to może być spalarnia, to może być recykler, który po prostu przyjmuje już odpady jako gotowy surowiec, lub do instalacji przetwarzania tworzyw sztucznych, którą też teraz będziemy otwierać.